Witajcie moi drodzy, Krzysiek Remon for you z tej strony. Dawno nie było filmu pod tytułem serii właśnie Autovlog. Jakby nie miałem takiej potrzeby nagrywania tego typu wideo, ale akurat dzisiaj jest okazja, wracam sobie od mojego kolegi murarza. Byłem w odwiedzinach jakby na robocie u niego, zobaczyć jak tam im idzie. Powodem tego filmu jest komentarz, który zamieścił jeden z widzów pod którymś tam z moich filmów. Komentarz wyświetla Wam się właśnie na ekranie. Pozdrawiam Piotra, który napisał ten komentarz i uznałem, że to jest ciekawy temat, żeby nakręcić film. Film będzie nosił tytuł, Wy już jak go kliknęliście, to pewnie już wiecie, że to jest Dlaczego nie ma ludzi do pracy w budowlance? I ja dzisiaj postaram się odpowiedzieć na to pytanie ze swojej perspektywy, jak ja do tego podchodzę i jakie jest moje zdanie na ten temat. Bo tutaj w komentarzu Piotrek zarzucił, że nie ma ludzi do pracy, bo niekoniecznie jakby no z kontekstu rozmowy, bo tam rozmawialiśmy trochę pod tym w komentarzach jakby tak, że nie ma ludzi do pracy, bo pracodawcy nie dają umowy o pracę i tak dalej. I chciałbym się do tego najpierw ustosunkować, czemu tak jest, i dopiero później przejdę do sedna, bo generalnie to nie chodzi o to, że nie ma ludzi do pracy przez to, że firmy budowlane nie dają umowy o pracę. Bo powiem szczerze, że według mnie te czasy już minęły. Ja pamiętam czasy, kiedy pracowało się na czarno i pracodawcy, delikatnie mówiąc, no, nie dawali umowy o pracę. W niektórych firmach, podejrzewam, jest to do tej pory nagminna, że tak powiem, przypadłość. Ale z mojej perspektywy, jak ja do tego podchodzę, teraz od jakichś dobrych 7-8 lat mieliśmy w sumie rynek pracownika w naszym kraju. I uwierzcie mi, że jeżeli ktoś do mnie dzwonił o pracę, bo tam wcześniej dawałem ogłoszenia gdzieś tam w gazetach, w internecie, to jedno z pytań właśnie pierwszych, jakie ktoś tam zadawał, potencjalny pracownik, to było, czy jest umowa o pracę. Także wybór jakby firm, które potrzebowały pracowników i które potrzebują nadal, tak, a brak rąk do pracy spowodował to, że po prostu no, jest w czym wybierać. Jeżeli jesteś potencjalnym pracownikiem, no to jest w czym wybierać. I teraz tak, z mojej perspektywy to powiem w ten sposób. Ja pracowałem w firmie, gdzie mój pracodawca były zatrudniał ponad 30 ludzi, tak, i każdy miał umowę o pracę. I efekt mojego doświadczenia w tej firmie i mojego prywatnego, no to widzicie na tym kanale, tak, co ja potrafię i czym się zajmuję i tak dalej, jakie mam podejście do niektórych rzeczy. I takie samo mam podejście, jeżeli chodzi o umowę o pracę. Według mnie, jeżeli ktoś ma firmę budowlaną i nie daje umowy o pracę, to tak naprawdę sam na siebie kręci bata. Bo teraz wyobraźcie sobie, że jesteście firmą budowlaną, jesteście szefem i nie ma was na budowie, tak, no bo załatwiacie jakieś inne sprawy, dostajecie telefon, że no szefie, bo tutaj jeden kolega spadł z rusztowania i się nie rusza i co robimy, nie? Bo akurat taki przykład wam daję, bo słyszałem ostatnio taką historię. No i teraz wyobraźcie sobie, że ten ktoś nie ma umowy o pracę. Jeżeli sobie łamie rękę, nogę, no to może was po prostu zaskarżyć i wbija się tam, że tak powiem, inspekcja pracy i ZUS, to wszystko i po prostu skarbówka i wszystko po kolei leci. Ale wyobraźcie sobie, że no dzieje się najgorsze, tak, że gościu po prostu no z tego rusztowania przypichował sobie na główkę i no i trup, tak. Takie sytuacje też się zdarzają i teraz tak naprawdę na to są paragrafy i idziecie siedzieć, tak? Życie. I dlatego takie jest moje zdanie. Jeżeli ktoś, jesteście pracodawcami, po prostu no, jeżeli zatrudniacie kogoś, moje zdanie jest takie, że umowa o pracę musi być. Co do wysokości tych umów, tak? Jeżeli chodzi o, bo tam Piotrek przyrównał budowlankę do branży transportowej i faktycznie no to są dwie takie branże, że gdzieś tam się umowa o pracę, wiadomo, że gdzieś tam się na papierze robi inaczej, pod stołem niektórzy robią inaczej i tam różne rzeczy się dzieją i przyznaję, że takie rzeczy też jakby doświadczałem. I powiem wam tak, generalnie to nie jest wina moim zdaniem do końca pracodawców, aczkolwiek też chęć jakby zaoszczędzenia troszeczkę, to no też tak się no, dzieje czasami, przykro to stwierdzić, ale tak jest.
Ale druga rzecz jest taka, zobaczcie, jakie są w ogóle duże, wielkie, bym powiedział, koszty zatrudnienia ludzi w naszym kraju. Za najniższą krajową, jeżeli kogoś chce zatrudnić i on chcesz mu dać to 1900 zł, nie wiem nawet ile teraz jest, bo naprawdę tego nie ogarniam, to za najniższą krajową, z tego co wiem, to płaci się 1100 zł wszystkich podatków, ZUS-ów, opłat, danin, czym to jeszcze w ogóle, czym to chcecie nazwać, tym to nazywajcie. Dla mnie to są po prostu podatki, ZUS-y. Tak? Mamy 1000 zł ZUS-u od jednego człowieka ponad za to po prostu, że on może u ciebie pracować. I jeżeli to nie jest efekt akurat, no nie wiem, tego rządu czy tamtego, to jest po prostu efekt rządu wszystkich polityków, wszystkich rządów, jakie od 90 roku były w naszym kraju, i dlatego tak to wychodzi. Tak to niestety jest i nikt się tym po prostu nie interesuje. Potrafią tylko ładować podatki, obciążać nimi de facto pracodawców, pracowników, wszystkich generalnie tych ludzi, którzy są konsumentami, którzy są gdzieś pracodawcami, pracownikami. Wszyscy płacimy po prostu coraz to większe podatki. Przecież nie byłoby prościej na przykład obniżyć te koszty zatrudnienia i szara strefa by po prostu zniknęła, według mnie, tak? Nie opłacałoby się nie zatrudniać ludzi, no tak mi się przynajmniej wydaje. Ale druga rzecz jest jeszcze taka, że już pomijając to te polityczne, bo to zaraz mnie w komentarzach pewnie zjedzą, że jestem pisior albo że jestem platformers, ja jestem ani ten, ani ten. Dla mnie po prostu wszyscy politycy, większość, tak, zdecydowana większość po prostu nie nadaje się do tego, co robi. No, tak przykro to stwierdzić, ale to są ludzie niekompetentni na swoich stanowiskach. Tak jest moje zdanie, nie będę dalej się rozwodził na ten temat, sami wiecie jak jest. Druga rzecz jest taka, że od jakiegoś 2015, 14 roku, 13, ja widzę taką tendencję, że Polska stała się montownią Europy. I to też jest dosyć w sumie przykre, bo tak naprawdę fabryki, przynajmniej tutaj w moim okręgu łódzkim, rosną jak na drożdżach, tak? Mówię o takich fabrykach typu jakieś tam Gillette, nie Gillette. Właśnie obok magazynów Amazona przejeżdżam, tak de facto, nie? Też bardzo wielki kompleks i tak to wygląda. Czy jakieś tam fabryki związane z AGD, RTV, tak? Po prostu no, pracujesz przy taśmie i składasz coś, tak? Także te fabryki oferują, to są wielkie korporacje, one sobie nie mogą pozwolić, żeby dać część, kurczę, nie wiem, czy światło nie będzie świeciło, wezmę słońce w sensie, wezmę to tak, może będzie lepiej. Te fabryki nie mogą sobie pozwolić na czymś takim, że tam jest część pod stołem, część nie pod stołem i tak dalej. Tam wszystko musi być na papierze, poza tym pracownicy nie płacą PIT-u, tylko CIT-u, bo to jest CIT, to jest podatek korporacyjny, PIT to jest podatek, jak jesteś takim pracownikiem w zwykłej firmie, jeżeli jesteś w korpo, płacisz CIT, tak? I teraz te fabryki, one też potrzebują rąk do pracy. A, że taki człowiek, który dopiero wkracza w to, jakby to powiedzieć, wkracza w ten rynek pracy, jesteś młodym człowiekiem, zaraz po jakiejś tam szkole, powiedzmy, czy to jest szkoła średnia, czy zawodowa, które też zawodówki zniszczyli nasi politycy, tak, bo jakby wymyślili sobie, że zawodówki ogólnie są niepotrzebne, bo zamykali zawodówki, nie wiedząc czemu. Ja pamiętam te zmiany i powiem wam szczerze, 15 lat później, no jesteśmy w czarnej D, tak naprawdę, bo brakuje rąk do pracy w każdym zawodzie, tak. I teraz te fabryki, wracając do tematu, one wchłonęły część pracowników z rynku pracy właśnie takiego budowlanego. Dlaczego? Bo właśnie młody człowiek zamiast iść sobie do pracy na budowę na przykład, tak jak ja zrobiłem to po szkole od razu, to on, powiedzmy, że zarobki są takie same, tak, albo nawet i trochę lepsze na budowie, tylko że praca jest po pierwsze cięższa, po pierwsze gorsza, gorsze warunki pracy. Co to znaczy? No pracujesz w hałasie, pracujesz w jakimś tam kurzu, pracujesz fizycznie ciężko, musisz się nadźwigać, musisz naprzenosić, czasami jest jakaś akcja kucie, tak? Nie ma toalety niekiedy na budowie. No sami mi tutaj budowlańcy też pewnie przyznają rację w komentarzach, że wiecie jak to jest, no czasami nie ma toalety,
przepraszam, i jeździmy gdzieś, prawda, po stacjach benzynowych najbliższych, jeżeli się jakaś grubsza sprawa trafi, i tak to niestety wygląda. Mówiąc na myśli, że korporacje oferują lepszy socjal, mam na myśli coś takiego, że w takiej fabryce przy taśmie jest o wiele lepiej, tak? No bo latem jest chłodniutko, bo mamy klimę. Zimą jest cieplutko w dupkę, tak? Toaleta na miejscu, stołówka na miejscu. W stołówce mamy ekspresy do kawy, mamy jakieś jeszcze karty takie sportowe, różne tam dają te korporacje i tak dalej. I po prostu młodzi ludzie, zamiast wybierać ciężką pracę i fizyczną, wybierają po prostu pójście sobie do fabryki na 8 godzin, tak? Poskręcają sobie śrubki, czy tam pracują na magazynie i idą sobie do domu, ewentualnie idą na następną zmianę tam, tak, bo to zazwyczaj się na zmiany pracuje. I dodatkowo powiem Wam szczerze, że na przykład szkolnictwo też nie pomaga, bo szkoła, do której ja chodziłem, gdzie był wielki mechanik w Fabianicach, tak, gdzie był wielki jakby... Wielka szkoła, tak? Dużo możliwości, warsztaty ogromne, gdzie była po prostu stolarnia, kuźnia, hartownia, ślusarnia, po prostu, jeżeli chodzi o warsztaty, odlewnia nawet była, tak? Po prostu tam naprawdę można było się faktycznie nauczyć zawodu, tak? Ale nie wiedząc czemu, warsztaty zburzono, rośnie tam teraz trawa, w sumie to nic nie rośnie, powiem Wam tak. Warsztaty zburzono, niby tam się mówi, że... Siemka, niby tam się mówi, że miały powstać jakieś baseny czy coś. Oczywiście nikt tego nie dopilnował, takie coś nie powstało. Po prostu zburzyli to, zniszczyli w ogóle miejsce do nauki ludzi zawodu. Mało tego, ta szkoła oferuje teraz profile zawodowe o jakby zawodzie fabryki, w której będziesz w przyszłości pracował. Czyli u nas na przykład powstała niedawno pod Łodzią fabryka Miele, to jest fabryka takiego sprzętu AGD, i szkoła nasza podpisała z tą fabryką umowę, z tą montownią w sumie, podpisała umowę, że ona będzie szkolić, wysyłać na praktyki tam do tej Miele i tak dalej, tak? Nie wiem, czym to jest spowodowane, jeżeli nie wiecie czym, no to możecie się domyślić, ale no sprawa wygląda po prostu no dramatycznie. Nie ma malarzy, nie ma ślusarzy, nie ma glazurników, murarzy. Z murarzami jest tragedia. Wejdźcie sobie, zobaczcie, przejedźcie się po tych wszystkich budowach i zobaczcie sobie, jaka jest średnia wieku murarzy tam pracujących. Stawiam, że to jest 50+. Tak samo jest w różnych innych zawodach. Spawacz, ślusarz, hydraulik. No po prostu w każdej dziedzinie brakuje, ale nie tylko w dziedzinie budowlanki, tak? W każdej dziedzinie brakuje rąk do pracy. Takich normalnych, prostych zawodów. Tokarz, frezer, tak? No nie ma po prostu ludzi do pracy. Przyjeżdżają za naszej wschodniej granicy Ukraińcy. Oni jeszcze podbudowują trochę ten rynek budowlany, bo gdyby nie to, to w ogóle nie... Praktycznie by się chyba u nas nic nie budowało. No i dlatego widzicie, no ja tak uważam po prostu, że fabryki, molochy, zagraniczny kapitał zabiera nam z rynku pracy pracowników i no i tak to wygląda. I ktoś może teraz powiedzieć w komentarzu na przykład, och, zapłać więcej, to na pewno przyjdą. Nie przyjdą. Nie wiecie nawet, jakie ja mam stawki, nie wiecie, ile ja płacę, a uwierzcie mi, że to są niemałe pieniądze i powiem Wam szczerze, że nie ma rąk do pracy. Nie ma i nie będzie, no. Każdy woli sobie iść gdzie indziej, ma sobie spokojną gdzieś tam głowę, odpierdzieli 8 godzin przy taśmie, idzie do domu, wrzuca sobie kilka kostek lodu do drinka i tak po prostu życie mija, tak, wieczorem. Skosi trawnik, pojedzie raz w roku albo za dwa razy w roku na wakacje. Ludzie nie chcą się uczyć zawodu, nie chcą się uczyć, nie chcą się edukować. Taka trochę to przykre, ale no tak zawiało taką smutną nutą na koniec, ale niestety takie jest moje zdanie. Jeżeli Wy macie inne, napiszcie to po prostu w komentarzu. Ja po prostu mówię swoją wersję, bo naprawdę ja oferowałem ludziom bardzo dużo. Zresztą
sami nawet możecie zobaczyć, jakimi ja narzędziami pracuję, tak? Jakie mam podejście do pracowników, w jakich ciuchach pracują pracownicy, czy zobaczcie sobie na moje filmy, czy mój pracownik kiedyś biegał w trampkach, no oprócz mnie w tych klapkach, tak, bo mi zwracaliście uwagę, ale szef może. Ale no, prawda, no dbamy o pracownika, tak? Jeżeli ktoś przychodzi, dostaje nowe ciuchy, spodnie, buty robocze, takie jak się należy, nie jakieś tam trampeksy czy coś, no i naprawdę, no i nie ma chętnych, no, do budowy. Jeżeli ktoś jest chętny z okolic, to może się do mnie zgłosić, tak? Teraz, ale powiem wam szczerze, że marne szanse, dlatego, bo ludziom się po prostu nie chce. A druga rzecz jest taka, że jeżeli ktoś się nauczył już jakiegoś zawodu, to też jakby woli robić na siebie, a nie też u kogoś, tak? Że jest tak mało tych po prostu fachowców i tworzą się właśnie takie jednoosobowe firmy, jakiś tam malarz, glazurnik, jakieś coś, i też słusznie, tak? No też akurat to popieram i po to jest mój kanał, żeby promować takie działanie, żeby robić na siebie, żeby nie liczyć na państwo, tak? Popieram takie działanie, no i tak znikają z rynku pracy ci pracownicy. Ale nie chcę was załamywać, bo to, że nie będzie murarzy, to jest jeszcze pół biedy. Próbowaliście się dostać do ortopedy u nas w kraju, do endokrynologa, do jakiegoś lekarza, specjalisty takiego właśnie nietypowego, bo ja ostatnio miałem w zeszłym tygodniu artroskopię kolana i musiałem wszystko robić prywatnie, a propos opłacenia ZUS-u, tak? Musiałem wszystko robić prywatnie, bo zaproponowali mi artroskopię za 2 lata, tak? No i teraz ja jestem zmuszony do płacenia składek za siebie, za pracowników, a tak naprawdę muszę się leczyć prywatnie i płacić naprawdę ogromne pieniądze za to, żeby ktoś mnie naprawił. Akurat jestem w tej komfortowej sytuacji, że mam te pieniądze, ale ktoś, kto nie ma pieniędzy, do jakiegoś onkologa próbowaliście zadzwonić, dostać się państwowo? Przecież to nie działa, wszyscy wiedzą, że to nie działa. Ach, miało nie być politycznie, ale się tak niezbyt dobrze skończyło. I tyle, no, ale wracając do tematu, rozlosowywałem kubeczki i teraz przypomnę wam, żebyście sobie zobaczyli ten film pod tytułem właśnie Rok na kanale. Tam jest lista 20 zwycięzców, w ogóle to się zgłosiło ze 4 osoby do mnie. Czy z 5 dopiero, także też pamiętajcie o tym, żeby się zgłaszać do mnie. I wczoraj akurat spotkałem się z jednym chłopakiem z Pabianic, z mojego miasta, który wygrał kubeczek, akurat tak się złożyło. No i on chciał go odebrać osobiście, no też jakby na plus dla mnie, bo nie muszę płacić za przesyłkę. No i spotkaliśmy się, zamieniliśmy kilka zdań i wyobraźcie sobie, chłopak 22 lata, powiedział, że nie chce pracować w fabryce, on zaczyna pracować na siebie, pokupował narzędzia, dorobił się już jakiegoś auta i działa samemu i samemu ogarnia, remontuje łazienki, remontuje pokoje, teraz całe mieszkanie wziął, jedno duże, znaczy no nie wiem czy takie duże, ale wziął całe mieszkanie sam i sam działa i sam zapierdziela na siebie, bo widzi co się dzieje po prostu, nie? Także gratulacje, Sebek, wiesz, że mówię o tobie, naprawdę zaimponowałeś mi wczoraj i powiem ci szczerze, że jak ja miałem 22 lata, to ja myślałem, jak klatę dopierdzielić na siłowni, a nie, żeby otwierać własną firmę. Ja musiałem troszeczkę do tego dłużej dojrzewać, ale w końcu mi się udało i też jakby zachęcam, po to jest ten kanał, zachęcam was, żebyście podejmowali takie kroki w tą stronę. Bo to nie są te czasy, że faktycznie no, nie ma umów o pracę, tak jak kolega pisze, czy prawda, no, nie ma narzędzi do pracy. No zobaczcie sobie na te wszystkie kanały, które gdzieś tam pokazują coś na YouTubie, tak? No to zobaczcie sobie, jakimi narzędziami pracują ci ludzie. Ja nie mówię nawet o sobie, ale zobaczcie, każda porządna firma pracuje na porządnych narzędziach, tak? Dzisiaj już mało kto praktycznie no, nie ma agregatu do malowania, tak? Jeżeli chodzi o takie firmy wykończeniowe. Także zastanówcie się, moi drodzy, którzy jesteście, może ogląda to jakaś młoda osoba, jest na rozstaju, takim na rozdrożu takim życiowym, jest po szkole, nie wie co ze sobą zrobić. Zastanówcie się w kierunku takiej pracy, bo uwierzcie mi i możemy odkopać to wideo za jakieś, nie wiem, 5 lat, bo ja przewidziałem wcześniej, jak rozmawiałem z moimi znajomymi, że za parę lat, mówiąc parę lat, to z 5 lat temu rozmawiałem, że nie będzie miał kto nam
mieszkań malować, a teraz ja wam przewiduję, że za jakieś 5 lat nie będzie miał kto murować domów i zobaczycie, że to będzie problem. O lekarzach już po prostu nie wspomnę. Tak więc podjechałem pod paczkomat, będę za chwilkę kubeczki wysyłał wygrane i tyle. Dobra, kończę ten smutny wywód. Taka jest odpowiedź na ten mój moja odpowiedź na ten komentarz. Piszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie, czy mam rację, czy nie mam rację. Może wy widzicie to z jakiejś innej strony. Ja uważam tak, a nie inaczej. No, jeżeli się mylę, to mnie po prostu naprostujcie. Przypominam też o kubeczkach, jeszcze raz się powtórzę. Odzywajcie się do mnie, wejdźcie sobie na ten filmik, rok na kanale YouTube. W opisie tego filmu są ludzie, którzy wygrali kubeczki. Jest lista ludzi, także nie musicie całego filmu oglądać. Jeżeli nie chcecie, zgłaszajcie się do mnie, piszcie nick z YouTube. Będę wysyłał wam kubeczki. I tyle. Tymczasem żegnam się z wami, zapraszam, otworzyłem też w zeszłym tygodniu Patronite'a, możecie sobie wejść, zobaczyć co tam wam oferuję, jakie są progi i tak dalej, także możecie, jeżeli macie tylko ochotę, możecie sobie wejść, wesprzeć mnie, jeżeli tylko macie tam parę groszy wolnych, a ja wam się odwdzięczę, ale to już na tej stronie wszystko opisane, także macie czarno na białym. Dobra, kończę, idę wysyłać kubeczki do paczkomatu. Trzymajcie się i do następnego odcinka, cześć.